Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. To co, jedziemy z pytaniami już trochę. Jedziemy. Pytanie, czy nas słychać pierwsze. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to będą Państwo krzyczeć. Mikrofon chyba włączony. Czy jest Pan za tym, żeby mężczyzna mógł klepnąć kobietę w cztery litery? To pytanie. No. Uchylmy się od tego. Nie, ja to... Kobieta chce, mężczyzna chce, to czemuż nie? To znaczy, miałby prawo, mogę i ulicą i walić kobiety po tyłku, no tak nie, no. Ale jak moja kobieta, kochanka czy coś, no to ona sama będzie chciała, być może. Panie Stanisławie, jak pan skomentuje atak terrorystyczny, który wydarzył się w Moskwie? Rosja próbuje zrzucić winę na Ukraińców, podczas gdy do zamachu oficjalnie przyznało się państwo islamskie. Znaczy jak naprawdę, kto zrobił ten zamach, tak to do końca nigdy nie będziemy wiedzieli. No są i ślady, no bo jednak uciekali na Ukrainę, na granicy ich tam niektórzy złapali, prawda? Więc nie wykluczam, ja po prostu nie wykluczam współudziału Ukrainy w tym. Nie wykluczam też braku współudziału. No, uważam to za dość prawdopodobne, tylko tyle. To, że jakaś organizacja do tego się przyznała, to nic nie znaczy, bo ona może współpracować z kimś innym, prawda? Także i tak sądzę, że tak było. To jest moje prywatne zdanie. Wpasowuje mi się to w sposób działania i Rosjan, i Ukraińców po prostu. Myślę, że to raczej jednak było związane z Ukrainą też. Czy patrząc na dzisiejszy incydent z kolejną ruską rakietą w Polsce, powinniśmy rozmieścić wszystkie nasze systemy obrony przeciwlotniczej na całej długości naszej granicy z Ukrainą? A cóż to znowu za incydent, no gdzieś tam zahaczyła o granicę, bo leciała, tam jest akurat taki dżingiel na granicy ukraińsko-polskiej. No. Nie demonizujmy tego typu rzeczy, no, ani mi się nawet nie za bardzo chce o tym gadać. No. To jest taki cudowny temat pokazywania, co jesteśmy wspaniali, jak tu już nasz samolot leciał, mógł ją zastrzelić. No, Polska to, o Chryste, ta Rosja, gdyby coś zrobiła, to my i tam. Nie chcę się włączać w ten popisywactwo. Czy prezydent powinien mieć prawo do ułaskawiania sprawców wykroczenia? Wykroczenia? No to było trochę... Moim zdaniem powinien mieć, skoro ma, jeżeli chodzi o przestępstwo, to tym bardziej co do wykroczenia. Natomiast korzystanie z czegoś takiego to uwłacza godności prezydenta. No. W jakimś szczególnym przypadku, ale może się zdarzyć szczególny przypadek, że ktoś naprawdę, czy znana postać, czy zasłużona, czy sposób działania służb albo państwa w stosunku do niej jest brzydki, obrzydliwy i tak dalej, to wtedy mógłby takie coś zrobić z rzadka. Oczywiście, jeśli ma prawo do ułaskawienia kogoś, kto jest, został skazany, to równie dobrze powinien mieć prawo do ułaskawienia, jeżeli chodzi o wykroczenie. Koniec. Co byłoby lepsze dla gospodarki w długim terminie? Średnio 1% inflacji czy 1% deflacji? Szczerze powiedziawszy, ekonomiści mogą się na ten temat kłócić. Jedni mają takie zdanie, drugie takie. 1% nie jest wielką rzeczą i gospodarka zarówno w jedną stronę, jak i w drugą się dość łatwo przystosowuje. Przy 1% to są takie małe ilości, że bardzo łagodnie się w tego typu rzeczy wchodzi, to latami trwa i sądzę, że ani deflacja by wiele nie zaszkodziła. Ja osobiście wolałbym, żeby była deflacja. Moim zdaniem z punktu widzenia gospodarki, wbrew temu, co większość ekonomistów twierdzi odwrotnie, ale część, tak jak ja, moim zdaniem lepsza byłaby deflacja 1%, czyli inflacja. Co pan sądzi o tym, że raper Mata w programie Autentyczni powiedział, że jest w spektrum autyzmu? No, może jest, no nie wiem. Może jest, no wiecie, no każdy, kto chce być celebrytą, no próbuje jak może, żeby zdobyć poklask albo żeby zwrócić na siebie uwagę. No, czasem w głupi sposób. No, moim zdaniem jest to akurat głupi sposób. To on powiedział. No. No czy zniósłby pan z kodeksu karnego przestępstwo znęcania się? Nie, natomiast zmieniłbym definicję znęcania się.
te wszystkie różnego rodzaju znęcania się, mobbingi i tym podobne rzeczy rozszerzono do granic nieprzytomności i każde nasze zachowanie można penalizować. I jesteśmy niewolnikami prawa i ludzi, którzy to prawo stosują i którzy mogą nas w każdej chwili do ciupy albo za twarz wziąć. Tracimy wolność. Więc natomiast samo znęcanie, przecież jeżeli to, jak mógłbym chcieć, żeby nie było kary za znęcanie się? No jeżeli ktoś się nad kimś znęca, sprawa nazewnictwa, sprawa definicji znęcania, nad tym trzeba się zastanowić, a nie nad pojęciem, czy likwidujemy penalizację znęcania się. Czy pobiera pan emeryturę obywatelską, aby ZUS nie tracił czasu na obliczanie wysokości emerytury? Jeśli tak, to jaki procent średniej płacy powinien wynosić i jaki wiek emerytalny? Popieram ten kierunek, w sensie emerytura obywatelska, ale popieram go w skrajnie niskiej wysokości. Uważam, że ktoś, kto jak ten konik polny, prawda, żył sobie i przejadł wszystkie pieniądze i nie odłożył sobie pieniędzy na emeryturę, to nie ma prawa żądać od innych, żeby go utrzymywali i żeby jemu się dobrze żyło. Ma dostać skandalicznie niską te rzeczy. Być może nawet nie w formie pieniężnej, a tylko i wyłącznie rzeczowej, typu jedzenie na przykład. A jeżeli pieniądze, to kompletnie skandalicznie niskie. Takie, no i w tym kierunku jakbym szedł, prawda? Tak, żeby tylko przeżył, żyjąc w skrajnym ubóstwie. Jak pan ocenia pierwsze nieco ponad 100 dni rządu Javiera Milei w Argentynie? Nie przyglądałem się wystarczająco szczegółowo. Nie wiem, czy większość swoich zobowiązań wykonał, bo zobowiązania były wspaniałe. Ja czytałem, że bardzo zredukował tak, inflację. No, to, no szczerze powiedziawszy, nawet jeśli tylko nie ułamek tego, co głosił, zrobił albo przymierza się do zrobienia i wszyscy to czują, to od razu poprawia ekonomiczną sytuację kraju. To jest oczywiste, ponieważ to było ogłoszenie liberalnego podejścia do gospodarki, do wolności obywatelskiej. To, co ja głoszę, prawda, jakby w tym kierunku. I to natychmiast zadziałało nawet 100 dni, no nie mogło, że tak powiem, w ciągu 100 dni faktycznie z punktu widzenia podatku, z punktu widzenia rozwoju gospodarki to zadziałać tak w praktyce, ale w praktyce zadziałało ze względu na nadzieję, że tak będzie chociażby. Więc no, na razie pozytywnie oceniam, ale szczegółów, no oczywiście, co nikt z nas, ani państwo, ani nikt, nawet nasi ekonomiści tych szczegółów tam z Argentyny za bardzo nie znają. Które granice RP według pana należy zabezpieczyć minami przeciwpancernymi, a które nie? Nie widzę powodu, żeby którykolwiek granicę zabezpieczać minami przeciwpancernymi. Niby w jakim celu? Nie łapię tego. To jest, wiecie państwo, nie zrobimy zasieków tego typu, że wróg nie przejdzie. Może no, narobimy sobie kłopotów jakiegoś i sobie głównie, prawda, i naszym sąsiadom. A skutek tego będzie dość marny po prostu, no i tyle, no to przeciwpancerne. To jakby to akurat te przeciwpancerne miały takie wielkie znaczenie. No, u nas każdy, wiecie państwo, u nas każdy jest specjalistą od wojskowości. No. Każdy będzie mówił, co trzeba gdzieś na granicy robić i tak dalej. No. Dajmy sobie spokój z tym. Czy opozycja powinna występować w TVP? Oczywiście. Po pierwsze, w ogóle nie powinno być tej państwowej telewizji. Tysiąc razy to mówię. Telewizja państwowa oznacza, że jest to telewizja rządowa, czyli wspiera, to jest partyjna telewizja, zawsze będzie. Czy to będzie PiS, czy będzie Platforma Obywatelska, to będzie partyjna telewizja. Jest to skandal, żeby za pieniądze wszystkich była partyjna telewizja, która do późniejszych wyborów wspiera. Zresztą widzimy, co było za PiS-u, widzimy, co już się teraz zaczyna działać, prawda? Więc mógłbym odpowiedzieć tak, no tak, póki jest ta telewizja państwowa, powinno być tak, że wszyscy mają równy dostęp. Opozycja nie mniejszy niż rząd, prawda? A być może nawet większy powinna mieć, no. Ale to jest takie ode mnie, no wiecie państwo, no takie żądanie rzeczy niewykonalnej, no. Nie będzie tak nigdy, chciałbym, żeby tak było, ale najbardziej bym chciał, żeby tej
włączyło się coś? Nie. Żeby tej telewizji nie było państwowej, rozpiżyć to, nie powiem jak, nie? A wszystkim sprzedać, nie? Ogromne pieniądze, no, na wolnym rynku. Kto da więcej, niech ją kupuje. A wprowadzić tylko prawo dotyczące tego, że w tym przypadku taką złotą akcję rządu sprzedajemy pod warunkiem, że tam jakaś godzina tygodniowo jest przeznaczona na wypowiedzi rządu albo tam kogoś i tak dalej, żeby mieć tego typu uprawnienie. I to wszystko, resztę róbcie to, co chcecie. A ja tylko przypominam o łapkach w górę, udostępnianiu i możliwości zadania pytania na żywo. Link właśnie wkleiłem w komentarzu. Czy państwo lub samorządy powinny jeszcze w tym roku wybudować jak najwięcej schronów przeciwbombowych? Schronów przeciwbombowych. Najwięcej takich schronów to Albania budowała. Potęga straszliwa, prawda, gospodarcza się zrobiła, no i oczywiście wojskowa. Nie mamy żadnych szans na wybudowanie sensownej ilości. To jest tylko popis taki polityczny. To jest takie populistyczne gadanie o tych schronach. No. Jak sobie państwo wyobrażacie zrobienie tych schronów? Przychodzi atak na przykład jaki, jądrowy? I co, ludzie są w schronach? No, to tak głupie gadanie. To są sprawa minut, sekund, prawda, od informacji. Więc nikt w żadnym schronie się nie znajdzie. Nie ma co budować głupiego po prostu. Nie? Co do normalnych bombardowań, to wiem, że to... Nie, no po prostu dajmy sobie spokój z czymś takim głupim po prostu. No i czy tyle. Samorządy powinny dofinansować komunikację zbiorową? No tu jest wyobrażam, no, to co się w tej chwili dzieje, że jest komunikacja zbiorowa, ale bilety są bardzo drogie, prawda? Dopłacamy wszystkie, widzę to na przykładzie Krakowa, dopłacamy w podatkach lokalnych, nie tylko lokalnych, do tej komunikacji zbiorowej ogromne pieniądze, bo to są potwornie drogie spółki, gdzie mają ogromną ilość pracowników, zarządów, rad nadzorczych i tym podobnych rzeczy, prawda? Są potwornie drogie spółki i bardzo dużo dopłacamy, a bilety i tak są strasznie drogie, w związku z czym wcale tak dużo osób tym nie jeździ. Nie? Więc to jest jakieś wypaczenie i pokręcone, coś nie wyszło, coś jest nie tak. Rozumiałbym sytuację taką, że samorząd na przykład tworzy tego typu komunikację publiczną, gdzie nie ma opłaty biletowej, bo mieszkańcy chcą, żeby było jak najmniej samochodów na ulicach. Czyli te autobusy, tramwaje są za darmo. Dopuszczam taką możliwość. Rzeczywiście byłoby to skuteczne. Przede wszystkim niezwykle by staniała ta komunikacja jako całość, prawda? No bo nie byłoby kanałów, prawda? Nie byłoby tam różnego rodzaju problemu z drukowaniem biletów, z obsługą, nie nachapaliby się tym różni wujkowie i znajomi królika z przetargów, kto lepsze kasowniki zrobi i tym podobne rzeczy. Nie? Więc potaniałoby to i spełniłoby swoją rolę. Więc zgadzam się z tym na dzisiejszy dzień. Wolałbym, żeby to inaczej było rozwiązane. Bardziej w formie takiej prywatnej, ale na dzisiejszy dzień zgadzam się, skąd są te struktury i jest ta infrastruktura, to zgadzam się z tym, że powinno, jeżeli to ma być, to w ten sposób tylko. Czy pana zdaniem zerowa stawka VAT na żywność powinna zostać utrzymana? Ja na nieprzetworzoną żywność na pewno powinna zostać utrzymana. Nie kombinować, żeby rolnik, który tam gdzieś sprzedaje na straganie czy cokolwiek innego, żeby nagle musiał się bawić w biurokrację, podatki i takie różne pokręcone rzeczy. Natomiast generalnie VAT, moim zdaniem, powinno się całą ustawę VAT-owską wyrzucić do kosza, bo ona nie istnieje. Ona była zmieniana kilkaset razy, to było 500 około razy. Nikt nie zna historii tych zmian, nikt nie zna odnośników, żadne biuro prawne nie potrafi ocenić. Żaden przedsiębiorca nie wie tak naprawdę, jakie ma płacić VAT. W bułce szynka jest taki VAT, przetworzona bułka inaczej, opakowanie inny VAT, prawda, a może inaczej. Urząd Skarbowy w każdej chwili każdego może za pysk wziąć i go zgnoić. I powinno się do kosza wrzucić ustawę VAT. Póki jesteśmy w Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się, że będzie VAT na poziomie minimum 15%, to po prostu należy ten VAT
na wszystko dać 15%, z wyłączeniem nieprzetworzonej żywności i koniec. Nie ma przekrętów, nie ma odpisów, nie ma różnego rodzaju tego typu rzeczy. Nie? Sprawa jest prosta, może być kilkustronicowa ustawa, dwustronicowa, każdy będzie wiedział, jak jest wadnie, trzeba będzie wyliczać, kombinować, biur prawnych wynajmować, urząd skarbowy może się zmniejszyć, liczba urzędników trzykrotnie, prawda? I to wszystko. To należy zrobić po prostu, tylko no jak widać, nikt tego nie chce zrobić, bo po pierwsze wiele grup żyje z tego, z tej niepewności, z tych niejasności VAT-owskich. Wiele grup i urzędniczych, i różnych rodzajów firm z tego żyje. To jest jedna sprawa, naszym kosztem. A druga sprawa, dzięki temu politycy mogą co chwila się popisywać, jacy są dobrzy, że jakąś grupę produktu obniżą VAT, że walczą z Unią, żeby gdzieś tam coś obniżyć, a coś tam, a tu, prawda, jakaś żywność, a tu majtki dla dzieci, no tego typu, nie? No i są wybory, oni krzyczą, ja to załatwiłem i tego typu, więc tego typu ustawa zlikwidowałaby niestety możliwość popisywania się polityków oraz zlikwidowałaby takie kokosowe dochody różnego rodzaju grup. Od urzędników począwszy, skończywszy na różnego rodzaju grupach niektórych przestępczych, a niektórych typu kancelarii prawnych, prawda? Więc to niewygodne jest dla tych, którzy decydują o tym VAT-cie. Ale to takie coś by należało zrobić, więc pytanie nie do końca podobnie jak pytanie dotyczące tam poprzednich, czasem o telewizji co było. To ono nie jest prawidłowo, nie chciałbym odpowiedzieć tak nie na w ten sposób zadane pytanie. Odpowiadam, że powinno się to wszystko wrócić do góry nogami, bo jest wszystko z pieprza, wszystko jest do góry nogami, więc trzeba z powrotem odwrócić, nie? Czyli po prostu wywalić ustawę VAT-owską, wprowadzić jednolity VAT na wszystko, tylko ten najniższy, 15%, nie? Przedsiębiorcy połowę czasu zyskają na pracę, na produkcję, zamiast wypełniać papiery, łazić, przepraszać urzędy skarbowe. Ludzie, no to są banalne sprawy po prostu. Gospodarkę można w ten sposób na nogi postawić. No. Nikt w tej chwili już firmy nie chce zakładać w Polsce, bo nie wie, co ma robić. Po prostu w każdej chwili do ciupy może pójść. No. Czy popiera pan likwidację podatków lokalnych jak od nieruchomości, czy od psa na rzecz zwiększenia partycypacji samorządów PIT i VAT? Nie popieram. Znaczy nie uznaję podatku od psa, moim zdaniem. Znaczy, moim zdaniem on jest niepotrzebny, ale nie będę się wnikał w drobiazgi takie głupie. Podatek od nieruchomości, w ogóle podatki gminne, lokalne powinny być. W okresie przed wojną i w poprzednich okresach, w wielu miejscach, na przykład tak było w Krakowie, do Rady Miasta mogli kandydować tylko posesjonaci, ci, co płacili podatki lokalne, bo Rada Miasta rozdzielała te pieniądze, ich pieniądze rozdzielała, więc nie wiem, dlaczego ktoś inny miałby ich pieniądze rozdzielać, prawda, z tych lokalnych podatków, bo to był główny dochód miasta. Tak zresztą powinno być, szczerze powiedziawszy, a nie każdy z podbudki z piwem, on może kandydować albo głosować do Rady Miasta, bo i podzieli pieniądze tych, co płacą, prawda, co pracują, nie? Więc to tego trzeba zacząć. Ale te podatki lokalne powinny być i ludzie powinni, ci, którzy je płacą, powinni mieć ochotę je dzielić tak, jak sobie życzą. Mądrze albo głupio, ich sprawa. I to wszystko. Ale one powinny być. A nie, żeby wymuszać na rządzie czy na Sejmie coraz większe podatki, typu, bo my mamy udział w tych podatkach, prawda, tych centralnych, a my jakiś mamy tam malutki udział i żeby sobie z tego coś uszczknąć i przez to wszyscy nasi też mieszkańcy muszą ogromny podatek płacić rządowi. To jest ten kierunek, tak psychologicznie, coś, co idzie na stracenie, to, co idzie w złym kierunku. Więc nie, powinny być lokalne podatki, tymi lokalnymi podatkami powinny, ludzie nie powinni płacić właśnie tych centralnych podatków dużych. To wszystko powinno się rozwalić. Podatek dochodowy zlikwidować w ogóle, a nie żadne tam kwoty wolne od podatku. I ten obowiązek składania tych deklaracji i tego wszystkiego. A ten to samo z CIT-em. A uprościć ten VAT, prawda, i zmniejszyć. W ten sposób no, ludzie mają więcej pieniędzy i lokalne podatki też mogą płacić od nieruchomości, tylko to mają być logiczne podatki od nieruchomości, nie takie, że jak ja wybuduję dom, to mnie rujnują podatkami, prawda? Bo samorządy nie potrzebują takich potwornych pieniędzy.
rozbudowały się, rozbuchały. Dziesiątki tysięcy urzędników, dziesiątki tysięcy rad nadzorczych, pensje dla nie tylko że prezydentów, dla zarządu, ale dla tych dyrektorów, tych różnych wydziałów tego. To wszystko można wszystko dziesięciokrotnie zmniejszyć. Niepotrzebne są ogromne podatki, ale powinny być lokalne. I ludzie powinni wiedzieć lokalnie, że my płacimy pieniądze i mamy prawo wymagać. Bo tak to teraz to powiedzą, to nie, to my z rządu dostajemy, z waszego podatku, niby z PIT, ale z rządu. Czy podziela pan zdanie JKM-a, że gdyby Ukrainie realnie groziła utrata niepodległości, to wtedy Polska powinna wypowiedzieć wojnę Rosji i nawet nie oglądać się na NATO? Czy zgadza się pan? Nie. Nie, bo jesteśmy za słabi. Jak rzadko kiedy. Normalnie z Korwinem w większości się zgadzam, w tym przypadku nie. Prosta sprawa. Ja jestem Polakiem, widzę jaką mamy sytuację wojskową. Jesteśmy bardzo słabi. Znaczy, jesteśmy mocni na papierze, bośmy robili zakupy, które będą, będziemy silni i tak dalej. Na dzisiejszy dzień jesteśmy słabi. Nasz potencjał wojskowy jest zdecydowanie słabszy w tej chwili niż Ukrainy. Mogłaby nas najechać i zmiotłaby nas, nie? No, większość broni zewsząd łącznie z nami ona dostała. I taki, jeżeli ktoś taki mały pcha wypowiada wojnę wielkiemu organizmowi jak Rosja, no to nie się potem nie dziwi, jak jest wypowiedzona wojna, no to nas zniszczą, nie? Możemy ufać, że no, może nie przyłożą się do tego, może tak nie wejdą, prawda, może się będą bawiali, a już na pewno wcześniej użyją broni jądrowej, no bo zakładamy, że nie użyją, prawda, no w ten sposób. Nie, ja chciałbym nie robić takich ruchów mojego kraju, który ryzykuje istnieniem mojego kraju. Koniec. Co pan sądzi o przywileju terapeutycznym, czyli nieinformowaniu pacjenta przez lekarza o wszystkim, co dotyczy stanu zdrowia, jeśli mogłoby to przysporzyć cierpienia pacjenta? Jest to jakaś kompletna głupota i skandal. Po prostu coś, co o mnie, o moim zdrowiu, o moim majątku, o mnie ktoś coś wie, ja mam prawo do tego wiedzieć. Powiedzenie, że ktoś może i to jeszcze tak urzędowo, że jest to gdzieś wpisane w prawie, mógłby mnie oszukiwać co do stanu mojego zdrowia, jest po prostu czymś skandalicznym. Ja bym w ogóle wpisał do ustawy, że jeżeli ktoś w ten sposób by postępował, oszukał mnie co do mojego stanu zdrowia, bez względu na moją kondycję psychiczną czy psychologiczną, prawda, to powinien być ciężko karany. I to wszystko. Myślę, że określa mój stosunek do tego. Czy jest pan dogadany z Braunem i Korwinem na wspólny start w Europarlamencie? Nie, nie. Rozmawiali, zwłaszcza z Korwinem rozmawiałem. Braunowi też proponowałem. Co do Brauna, byłem przekonany, że nic z tego nie wyjdzie. Zbyt tam jest w tej chwili, ze względu na jego popularność, hołubiony w Konfederacji, więc go na razie nie wywalą stamtąd, przynajmniej do czasów europejskich. Poza tym klub mogliby utracić. Wiąże ich subwencja, niestety. To jest tragedia po prostu wszystkich partii politycznych i jakości. Ponieważ Konfederacja ma subwencję, a Braun nie, prawda? No więc... Więc gdyby się postawiło koniem, no to nie dostanie subwencji. Więc ja w żaden sposób nie wierzyłem w to, że Braun może z nami pójść, a chciałbym. Co do Korwina, były rozmowy prowadzone, Korwin się skłaniał, myślał i tak dalej. Ostatecznie na razie, na dzisiejszy dzień powiedział, że nie za bardzo. Mnie to w tej chwili jest obojętne. Dlatego, że Polexit, Komitet Wyborczy Polexit obroni się sam pod warunkiem, że się zarejestruje w całym kraju, że zbierzemy podpisy. Nie potrzebuje żadnego innego poparcia, sam wygra po prostu. Natomiast listy Polexitu na razie ciągle są otwarte, czyli każdy, Korwin może przyjść też Braun, a nie wierzę. Może wielu innych o podobnych poglądach i stosunku do Unii Europejskiej przyjść. My w tej chwili walczymy o to, żeby zarejestrować Komitet Wyborczy Polexit. Nie zarejestrować, bo on jest zarejestrowany, tylko żeby zarejestrować listy w całym kraju. Jeżeli to zrobimy, wygraliśmy. Po prostu poza wszelką dyskusją. Zależy to od Państwa po prostu. Jeżeli pomożecie nam zbierać podpisy, roześlecie po znajomych, link jest na dole, prawda? Przy okazji jakby się coś wpłaciło na partię, znaczy de facto na ten komitet. Nie ma innego sposobu, trzeba najpierw na partię wpłacić i partia dopiero przelewa na komitet, prawda? Wszystko przelejemy.
to dzięki temu też zbierzemy podpisy. Nie interesuje nas propaganda. Propagandę nam robi PiS, robi nam Unia Europejska. Nie ma problemu. Propagandę zrobią nam karty wyborcze, na których będzie pisało Polexit, prawda? Więc ani plakaty, ani telewizja mi nie jest potrzebna. Potrzebne mi są podpisy i forsa, podpisy. A forsa jest po to tylko, żeby zebrać podpisy dodatkowo, nie? Więc to, no, to jest prośba. W tej chwili trzeba to robić, jeżeli Państwo uważacie, że Komitet Wyborczy Polexit to dobra rzecz. Bo tak naprawdę my chcemy zarejestrowaniem się, wygraniem tych wyborów do Parlamentu Europejskiego kopnąć Unię Europejską w tyłek. To jest pierwsza rzecz. Nie wyjdziemy przecież, nie załatwimy tego, że wyjdziemy w tej chwili z Unii Europejskiej. My najpierw kopniemy Unię Europejską w tyłek. Dzięki temu zbudujemy strukturę, jeżeli wygramy, do wyboru do Parlamentu Polskiego. Będziemy mieli wtedy większą siłę. I to jest ten kierunek. I albo rzeczywiście przy tego typu zachowaniu Unii, która niszczy Polskę w tej chwili, próbuje ją zniszczyć, wyjdziemy z Unii Europejskiej, albo jeżeli w innych krajach będzie podobne podejście jak u nas, jak ja mam podejście i zdobędziemy przewagę, to odwrócimy tą Unię Europejską do góry nogami. Do góry nogami. Będzie inna. Będzie rzeczywiście Unią Narodów, a nie samodzielnym państwem jako Unia Europejska z niewybieralnym szefostwem. Jak możemy walczyć z podżegaczami wojennymi? No cóż to są podżegacze wojenni? Ja nie wiem. No. Pytanie, co znowu w nazewnictwie? Co kto uważa za podżegacza wojennego? Czy to są ci, co krzyczą, że tak, zbrojmy się i zaatakujmy Rosję albo coś? No to ja walczę z takimi, bo to jest głupie. Nie, że zbrójmy się, do tego nie mam obiektu, tylko to zaatakujmy Rosję albo tam odplujmy ją, albo zróbmy na nią sankcje jakieś, prawda? No te sankcje kończą się na tym, że to są sankcje na nas, tak naprawdę, nie? Zawsze tak było. No więc głoszę tylko, to jest głupie, jak mam z nimi walczyć? No po prostu oni myślą, że większość ludzi już się tak w telewizji nauczyła, że ta Rosja zła i wszystko, co się złego powie, choćby nielogiczne było, na Rosję, to uzyskają poklask. No i rzeczywiście w dużych gremiach uzyskują poklask, więc to robią. No. Nic na to nie poradzę. Mówię swoją logikę i to, co swoje przemyślenia. Inaczej nie będę z nimi walczył, bo nie wezmę, nie pójdę i nie kopnę tam w tyłek albo tam nie spoliczkuję kogoś. I tyle, nie? Tłumaczę po prostu ludziom logicznie myślącym, czego nie należy robić, jak należy się zachowywać, żebyśmy żyli w dobrobycie i w pokoju, prawda? A nie bawili się, podnosili szabelkę w górę i rzucali się tam rąbać niedźwiedzia. Tak nie wiadomo po co i dlaczego właściwie. Tydzień temu najwyraźniej nie doprecyzowałem pytania. Co pan sądzi o kandydaturze Korwina na prezydenta Warszawy? No okej, okay. to jeżeli nie odpowiedziałem, to było to dość proste pytanie. No to może też rzeczywiście ja coś nie zrozumiałem. Co sądzę? No po pierwsze wynik będzie bardzo słaby. Mówię, to wiem, idzie o każdy zakład. Niezwykle słaby będzie. Kilka procent, ale typu nie 8%, tylko od 1 do 4%. Niezauważalny. To jest pierwsza sprawa. Dwa, czy to jest potrzebne? Ja tam bym chciał, żeby Korwin był prezydentem Warszawy, ale po prostu, ponieważ nie mam wiary, wiem, że to nie nastąpi. No to dlatego ja na jego miejscu bym nie startował, no bo to zniechęcić może do mnie też taki słaby wynik na przyszłość, nie? No tylko tyle mogę powiedzieć. No, chciałbym, żeby był prezydentem Warszawy. Gdybym był tam, oczywiście bym głosował na niego. Od razu mówię, namawiam na głosowanie na Korwina, niezależnie od tego, jaki by miał mieć wynik, bo nie ma głupszej rzeczy, jak głosować na kogoś silniejszego, mimo że się go nie lubi. To jest bardzo głupie. Jest takie atawistyczne w nas pozostałość z dawnych czasów, że przyłączało się do silniejszego, ale wtedy widać było, że się przyłączam do silniejszego, bo inaczej ja bym zginął, bym mnie zabił, ten silniejszy, prawda? Więc opuszczało się tam swoich sojuszników, swoich przyjaciół i tak dalej, dołączało się do silniejszego, żeby przeżyć. Teraz tego nie ma, to jest tajne, prawda? Więc nie ma potrzeby opuszczać przyjaciela, opuszczać tego, kto myśli tak samo jak ja, po to, żeby ktoś inny, kogo ja nie lubię, kto nie zgadzam się z jego poglądami, żeby on wygrał.
bo ja sobie potem gdzie w nocy napiszę, a dzięki moim głosom wygrał, no to bardzo źle, prawda? Więc namawiam na głosowanie bez względu na to, jaki sądzimy będzie Korwin miał wynik i na głosowanie na niego. Czemu Korwin jest na razie na nieco do koalicji? No właśnie, nie wiem, no. Jest problem taki, ja od razu powiem, być może to ukierunkuję dlaczego. Powiedziałem wyraźnie panu Januszowi, że podstawą nazwy komitetu musi być polexit. Nie może być tam jakiś Korwin, polexit, tego typu rzeczy. Musi być polexit. Może być koalicja, ale wybijającą się nazwą ma być polexit, bo jak jego nie będzie, to ja nie chcę być w komitecie, który przegra. Nawet jak zbierzemy podpisy. Jakikolwiek komitet, jeżeli stworzymy z tej grupy wolnościowo-libertariańskiej, czy jakby to nazwać, i konserwatywnej, jeżeli chodzi o światopogląd, to nie chce mi się w to wchodzić w buty Konfederacji, która no już teraz lubi trochę tę Unię i tamte podatki już mogą być, prawda, ale większość ludzi ciągle kojarzy nas jako podobne środowisko. Tymi głosami, jak się podzielimy, to przegramy. Natomiast nazwa polexit, Komitet Wyborczy Polexit jest całkiem czym innym. Do innych ludzi, do innych emocji się odnosi. Tu i ludzie, nie jeden człowiek z PiS-u zagłosuje, nie jeden z innych organizacji zagłosuje, prawda? I z Konfederacji no, też zagłosuje, ale to już jest osobna sprawa. Zniechęcony tym wiplerowskim podejściem w tej chwili do rzeczywistości od strony Konfederacji. Więc wiem o tym, że jak jest polexit, to wygramy, jeżeli się zarejestrujemy, a wiem, że jak będzie inna partia, bez podkreślenia wyraźnego tego polexit, to przegramy. No więc i ja wtedy nie będę uczestniczył, no nie będę zbierał podpisów i forsy wydawał na przegraną sprawę. Nie? I tak powiedziałem panu Januszowi. No i Korwin chciałby, żeby jednak jego nazwa, on, żeby była też podkreślana w tej nazwie komitetu wyborczego. Ja nie potrzebuję nazwiska żółtek czy czegokolwiek innego do tego komitetu, chcę nazwy polexit. No, pytałem się, no to co, źle, że ta nazwa, no dobra jest, tak, ale żeby jeszcze coś było. Nie? No, postanowiłem nie rozwadniać Komitetu Wyborczego polexit. Pan Janusz ostatecznie powiedział, zgadzałem się na koalicję, żeby z jakimś dopiskiem było, nie, na przykład, nie? To się zgadzam na koalicję. No ale koalicji już nie ma, no bo ileż mieliśmy czekać, prawda, na zgodę. Zarejestrowaliśmy Komitet Wyborczy polexit, już koalicji nie może być, no bo jest polexit. I teraz jedyne, co może być, to Korwin może być na listach polexitu, gdzie rozgłoszę to i będę szczęśliwy, jeżeli będzie, zwłaszcza jeżeli będę szczęśliwy, jeżeli jacyś ludzie dojdą do zbierania podpisów, bo to mnie interesuje. Panie Staszku, co pan sądzi o nowej partii powołanej przez Roberta Bąkiewicza? Partia ta, tak jak pan chce polexitu, nazywa się Niepodległość, tak, ale wiem. Ma wyraźnie inny stosunek do Rosji niż ma pan. Nie wiem do końca, jaki oni mają stosunek do Rosji. Widziałem, wiem, co ma napisane na hasłach. To są moje hasła, no, przedrukowane, prawda? Każde. Wszystkie hasła, które ja głoszę, to oni tam dali, nie? No może nie wszystkie, ale wszystkie, co oni dali, to ja głoszę, prawda? Więc wspaniale. Nazwa Niepodległość, no, rewelacyjnie pasuje. Nawet jakby pięknie pasowało polexit, kreska Niepodległość, nie? Takie coś by nie rozwodniło polexitu, prawda? Ale za późno jest na koalicję, bośmy już zarejestrowali komitet, więc na pewno nie będzie. Jeśli oni głoszą te hasła, co my. Nie będę teraz mówił o Rosji, tak szczerze, bo ja nawet nie do końca wiem, jakie oni mają podejście do Rosji i czy ludzie rozumieją, jakie ja mam podejście do Rosji, też wcale nie jestem przekonany. Więc jeżeli oni zechcą startować z naszych list i pomogą nam w zebraniu podpisów, no bo to jest warunek, to ja zapraszam oczywiście, zresztą nie tylko ich. Wielu innych, prawda? Mogą sobie dopisywać, przecież mogą dopisywać przy nazwie ich kandydata, że partia Niepodległość, prawda? No to jak najbardziej. Jeżeli ktoś głosi te hasła, co ja głoszę, to dlaczego nie mielibyśmy iść razem, nie? I tyle, nie? No nie będę wnikał ani w przeszłość, ani w co, no głosimy to samo chcemy w tej chwili dla Polski. Może ktoś zmyśla, może ktoś kłamie, ale ja nie jestem w stanie oceniać tego.
To a może ja zmyślam, prawda? Może mnie o całkiem co innego chodzi, a nie o dobro Polski albo o te hasła, które głoszę. No też by ktoś mógł powiedzieć. No. Tak nie można. Jeżeli głosić dzisiaj tego typu hasła, to idzie ze mną po prostu. Mam nadzieję. Jak mogę zainwestować w budowę elektrowni nuklearnej w Polsce? Tego nie wiem. Ja wam powiem, trzeba zainwestować w Polexit, to wtedy jest tak, że... Dokładnie tak. Jak zainwestuje pan w Polexit i my w jakiś sposób potrafimy wpływać na rzeczywistość w Polsce, to będzie pan mógł dowolnie sobie inwestować i to 5 razy taniej w budowę elektrowni jądrowej. Obecnie nikt nie buduje i nie będzie budował elektrowni jądrowej. Jedno, co jest pewne, to to, że są zarządy finansowane z podatków związane z budową elektrowni jądrowej. One trwają już kilkanaście lat. Ogłaszają, że będzie budowa za kilkadziesiąt lat i tak niezmiennie będzie to trwało przez wiele lat, bo to jest nieprawdopodobna fucha. Wydano na to już wiele miliardów złotych na pensję zarządu, prawda? Ten zarząd był już za czasów Tuska, przez cały okres, tylko zmieniali się oczywiście prezesi i zarządy, prawda? I rady nadzorcze, nie? Jako osoby fizyczne. Potem było najpierw stamtąd, potem odpisu, teraz znowu stamtąd, prawda? Więc to jest cudowna fucha i ogłaszam, słyszycie państwo debilizm, który tam jest podawany. W 35 roku będzie już wiadomo, gdzie budować, albo zacznie się budować, no bo to jest tego typu, nie? Co mnie guzik obchodzi opowiadanie, co będzie za 30-50 lat, no? Proszę mi wierzyć, nikt nie planuje tak naprawdę budowy elektrowni atomowej. To jest gonienie króliczka. Nie chodzi o to, żeby go złapać, tylko żeby go gonić, bo dzięki temu są pieniądze na bezdurne. Nie trzeba nic robić. Nie? No. Pani Dorota pisze, ja mogę zbierać podpisy. Od razu mówię, my na stronie musimy rozdzielić to, ponieważ jest kilka okręgów, kilkanaście okręgów, prawda? I podpisy z danego okręgu muszą być z konkretnego okręgu. No, to, muszę wiedzieć, skąd one są. To prawda, odkryję pewnie, jak będą przyjdzie lista na podpisy, no, ale trzeba je wysłać po prostu chyba, no w jaki sposób ja je mam dostać. Jest możliwość tylko dostania albo pocztą na adres komitetu, akurat Lotnicza 10, prawda, Kraków. No to można wysłać. Można na tej, ale musimy na tej stronie, pod tym linkiem, Norbert, umożliwić ludziom wyłapanie, co mają zrobić, jak biorą podpisy, gdzie mają, jak mają to wysłać. No nie jest to opisane. Napisaliśmy zbierać podpisy, no ale jak będziecie mieli zebrane, na razie dopiero zbieranie, nie? To jeszcze mam czas, nic się nie dzieje, że jak za 2 dni będzie to ogłoszone. Gdzie wysłać podpisy, prawda? No to jest, bo to jest podstawowa rzecz. No. My będziemy rejestrowali, chcemy zarejestrować w 7 okręgach. Przynajmniej, nie? Bo wtedy w 6 pozostałych nie potrzebujemy nawet podpisów, bo takie jest prawo, nie? Więc my prawdopodobnie rzucimy się na konkretne 7-8 okręgów do zbierania, a resztę zrezygnujemy ze zbierania reszty, żeby sił nie rozdabniać, prawda? Więc my to tam musimy bardzo wyraźnie zaznaczyć na stronie, gdzie zwłaszcza w których okręgach potrzebujemy podpisy i gdzie te podpisy przysłać. Bo tam z 4 okręgów to będę ja organizował sam, samodzielnie, prawda, i zbierał podpisy, a pozostałe 3-4 okręgi to konkretne osoby w Polsce. Technikaliami, ja się tym zajmowałem, mam to obczaskane, więc dlatego wziąłem na siebie większą część roboty. Pan Tomek Chym pyta, czy odczytał pan maila na temat współpracy w Warszawie Mazowieckiej? Na temat współpracy w Warszawie w Mazowieckim. W Mazowieckim? Pan Chyl, kiedy on był wysłany, ten mail? Bo ja miałem tego typu maile. Ja jeszcze nie zdążyłem podpowiadać na to. Ale jakby pan mógł napisać, kiedy pan wysłał tego maila. Ja sprawdzę to datowo, nie? Bo to ja dostaję tych maili setki dziennie, nie? To nie jest takie proste, żeby to przesortować i odpowiedzieć. Zaraz. Panie, chodzi o Warmińsko-Mazurskie. Tam akurat też będziemy zbierali, bo to jest okręg warmińsko-mazurski połączony z Podlaskim. Warszawa Mazowiecka. Tak. Nie kojarzę takiego maila, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o warmińsko-mazurskie. Ale proszę podać datę, kiedy był wysłany mail, bo ja wtedy nie będę miał problemu ze znalezieniem.
Dlaczego nie startował pan w wyborach na prezydenta Krakowa? Bo wybory samorządowe naszły na wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakbym startował na prezydenta Krakowa, w tej chwili nie robiłbym nic innego, tylko zajmował się wyborami na prezydenta Krakowa. No bo po co miałbym startować? Tylko po to, żeby się ośmieszyć, żeby zdobyć 2-3%? No tak ja nie chcę. Albo chciałem na poważnie startować, albo w ogóle. Uznaliśmy, między innymi ja uznałem, że no ważniejsze są wybory do Parlamentu Europejskiego. Z punktu widzenia przyszłości, z punktu widzenia partii politycznej i tak dalej. Skoro są ważniejsze, to muszę z których zrezygnować. I z wielkim smutkiem zrezygnowałem z samorządowych. No one trwają, teraz w chwili, gdy trwają równocześnie drugie. Prawda? Tamte się skończą, w chwili, gdy się skończy zbieranie podpisów. Pozbieranie podpisów jest tam... Właśnie pan pyta jeden, jak wyglądają terminy do zbierania podpisów. Już mówię, rejestracja list musi być do 1 maja, ale to oznacza, że podpisy muszę mieć w ręku, bo trzeba je uporządkować, przygotować do złożenia, zrobić listę kandydatów do Sejmu. No to tak naprawdę, jak dostanę po 27 kwietnia, to może być już za późno. Jak dostanę w połowie kwietnia, to okej. Okay. Mail był wysłany 24 i 25 lutego. Ach, lutego. O, to muszę sprawdzić, bo to tak teraz te ostatnie dni to jest tak, że 1-2 dni to jak pół roku. 24 luty, tak? Tak. To pozwolę sobie sprawdzić, jak tylko odnajdę, odpowiem. No bo nie będziemy tu ludziom zawracali głowy teraz wszystkim konkretną sprawą. Co według pana było najlepsze, co wydarzyło się w całej historii Polski? No najlepsze zapewne była odzyskanie niepodległości. No to będziemy gadali. Która to odzyskanie niepodległości zawdzięczamy w 80% Paderewskiemu. 80% bym tak powiedział. 12% Dmowski, 8% Piłsudski i reszta. Tak bym oceniał. Paderewski to, no przede wszystkim to on nam to załatwił. Więc to było najlepsze, co się w Polsce wydarzyło. Nie przeczę, że w konsekwencji tego też dobrą rzeczą było to, że obroniliśmy się przed bolszewikami w 1920. To były najwspanialsze dwie rzeczy, które się w Polsce przydarzyły. Co według pana było, a to już czytałem, przepraszam. Mówimy o XX wieku, no wiecie, tam kilka wieków temu tam całkiem fajnych rzeczy się przydarzyło, no ale nie będę w tej historię wchodził. Czy będą plakaty Polexitu do pobrania, jak było z ruchem hashtag Rzet podczas kampanii prezydenckiej? Drugie pytanie, co pan, panie Stanisławie, myśli o Romualdzie Starosielcu, kandydacie na prezydenta stolicy? Niespecjalnie wnikałem w program pana Starosielca, bo ja jakikolwiek by nie miał, to wiem, że bliżej mi jest do programu Korwina, w związku z czym nie wnikałem w to specjalnie. Także przepraszam, ale no ja jestem w tej chwili, nic innego nie robię, tylko zajmuję się sprawą tego Polexitu, nie tego komitetu wyborczego. Nie mam jak Boga kochać czasu na oglądanie filmików, dyskusji, jakiejś tam propagandy i tym podobnych rzeczy. Ja nie mam czasu na to. No i nic na to nie poradzę. Jestem wyłączony trochę w tej chwili z takiej informacji publicznej, co kto mówił albo co głosi. A propos plakatów, to tak, będą jeszcze właśnie, chwilę, to nie ja. Muszą państwo poczekać, bo zrealizujemy kolejne etapy, ale na pewno dotrzemy do tego miejsca, gdzie... No musiałem, to wiadomo, że było NIP, REGON, konto bankowe, nawet mamy problem, bo już było zakładane i nagle centrala musi udzielić zgody, być może z powodu Polexitu, prawda? No ale musimy tak samo rozsyłać do ludzi informacje, równocześnie obsadzaliśmy komisje obwodowe w wyborach samorządowych, prawda? Nie mówimy o 5 komisjach, tylko o kilkuset gminach, nie? I to też spadło trochę na mnie i muszę odpowiadać ludziom i telefonicznie, i mailowo. Mówimy o setkach dziennie. Wiecie państwo, jaka to jest robota taka biurokratyczna, ale przede wszystkim czasowa, nie? No i te wszystkie rzeczy związane z wybieraniem okręgów, gdzie zbieramy podpisy, z organizowaniem tego ludzi, bo jednak sami to robimy, kto się dołączy, jak nam pomoże, okej, okay, prawda? Od razu apel do państwa, jeżeli by ktoś zechciał startować z Komitetu Wyborczego Polexit, prosiłbym o wyraźną informację do nas na ten temat. Najlepiej chyba na mojego maila, nie wiem, czy mogę go podawać tak publicznie, czy nie zostanę zasypany znowu. Kontakt małpa stanisławżółtek.pl albo kontakt małpa polexit.org.pl.
są te oficjalne maile. Na te oficjalne maile, tak? Na przykład. Tak, no bo ja pogłupieję, po prostu nie będę w stanie, ale rozumiem, że ty będziesz wtedy kontrolował i tak, przesiewał, że tak powiem, te maile. No to dobra, ale to musiałbyś wyraźnie jeszcze raz powiedzieć. Na naszych stronach zawsze są, czyli na przykład na kontakt@polexit.org.pl. Prosiłbym tego typu informacje, zapytania i tak dalej, nie? Ja zapewne też i do szerokiej gamy ze swojego maila. Ja wiem, mam w tej chwili go prawie przyblokowanego, bo cały czas jak tu siedzę, to pewnie przyjdzie mi tam 40 maili, prawda? I ja to próbuję w nocy przerobić, prawda? No ale cieszę się, że jak jest dużo, no bo to szansa jest, że bierzemy podpisy, no. Czy ale, nie wiem. To lewak, czy bardziej prawicowy? Ani jedno, ani drugie. Natomiast co mogę powiedzieć? No pan Gibała niestety bardzo mnie zawiódł, nie raz zresztą, ale ostatnio protestowałem przeciwko uchwale Rady Miasta związanej z tym, że tu te samochody nie mogą wjeżdżać do Krakowa, czyli taki zamach na moją własność, na moją wolność, prawda, i to taki bezsensowny. Niestety pan Gibała dołączył się do tej uchwały, a ja sobie przyrzekłem, że i publicznie ogłosiliśmy, że nie zagłosujemy na nikogo, kto promował tą uchwałę. Tyle, co mogę powiedzieć. Czy nie uważa pan, że Artur Dziambor już grubo przegiął? Oprócz startu z list trzeciej drogi, niedawno został zatrudniony w państwowej spółce, co przedtem krytykował. Czy to nie hipokryzja? Tak, to jest hipokryzja. Ale chciałem państwu zwrócić uwagę, że głównym winowajcą, jeżeli ja dostaję od rządu, od wojewody, znaczy wojewoda to rząd, od samorządu z cudzych pieniędzy, z podatków, jakąś intratną fuchę, jakieś pieniądze, takie, no, które mi się tak naprawdę nie należą, to nie ja jestem główny winowajcą, tylko ten, kto daje. Tamten powinien być ścigany. Pierwszy powinni być ścigani ci, którzy ustanowili prawo, które pozwala mi te pieniądze dać. Drudzy to ci, co mi je dają, a dopiero ostatnie prezydencje do mnie powinny być. Bo jeżeli ktoś mi daje pieniądze, no to naturalną rzeczą jest, że ja zgadzam się wziąć te pieniądze. I ja mogę głosić, że nie wolno tak robić, nie powinno być takiego prawa, nie powinno być takiej możliwości dawania pieniędzy, ale to nie jest to samo, to jest i słusznie to robić. I niekoniecznie musi być hipokryzją, gdy ja wezmę te pieniądze, prawda? Będę głosił, mówię, wziąłem, proszę, daj mi pieniądze, gnojki, ja mówię, że tego nie powinno być, ale ja wezmę, bo ja mam rodzinę, prawda, i tyle, nie? Nie powinno to istnieć, taka możliwość, prawda? Natomiast najmniej winny jest ten, kto bierze. Jednak mimo wszystko w tym przypadku, no rzeczywiście, jeżeli ktoś się przytula do jednej partii, do drugiej, no jednak korzysta z tego, no to uczciwie powiedziawszy, mimo że jest najmniej winien z tego wszystkiego, z tej drabinki, tych szczebelków, to jednak jakaś wina na nim siedzi. No i tyle mogę powiedzieć. Ale nie jakaś straszna. Co pan sądzi o koncepcji korporacjonizmu Oswalda Mosleya? Miałoby to funkcjonować na zasadzie średniowiecznych cechów. Przynależność rzemieślników do cechu była przymusowa. Ten, kto nie należał do cechu, to nie mógł prowadzić działalności gospodarczej w obrębie miasta. Jeszcze dalej. Głównym celem cechów była obrona rzemieślników przed konkurencją. Ustawy cechowe zawierały regulacje dotyczące wysokości produkcji, norm jakości towarów oraz cen. Pilnowano również, aby nie wzrastała nadmiernie liczba warsztatów w danym mieście. Tak. No tak było. I jeśli to, o czym pan mówi, bo ja szczegółów nie znam tej jakiejś teorii korporacyjnej, w tym kierunku i w tym duchu idzie, no to jestem śmiertelnym wrogiem tego typu działań. Bo to jest zaprzeczenie wolności gospodarczej. Tyle. Te cechy, które były w Polsce, były zaprzeczeniem wolności gospodarczej. One, co prawda, miały pewien element pozytywny i dlatego mogły być. Cechy na przykład broniły, wiecie państwo, no w tej chwili wtedy byle tam szlachcic zebrał kupę zbrojną i mógł napadać na miasto. Czasem napadali margrabowie, a czasem inni tam
wrodzy z innych ościennych rejonów. Niekoniecznie były państwa, bo to raczej były królestwa. I oni bronili miast, prawda? I rozumiem, że w zamian za to, że mieli obowiązek bronić miast i skutecznie je bronili, lepiej niż ktokolwiek inny, to mieli pewne przywileje. I to bym rozumiał. Natomiast obecnie, gdy się ma przywileje, a nie ma się tego typu obowiązek oddania krwi i własności do obrony cudzego dobytku też pozostałych ludzi, to nie ma prawa być żadnych przywilei. Nie ma prawa być zabraniania konkurencji, nie ma prawa być obowiązku przynależności do czegokolwiek i wpłacania jakichkolwiek podatków. Po prostu to jest taka chęć właśnie stworzenia takiego super państwa, które wszystkim rządzi, każdy ma obowiązek należeć, każdy ma się wytłumaczyć. Niestety, to jest wyjątkowo parszywe rozumowanie, o, tak bym powiedział. Panie Staszku, a może warto spróbować dogadać się z Piotrem Lirojem Marcem i jego partią Skuteczni? Liroj, tak jak pan ciągle mówi, że jest eurosceptykiem i jest skłonny do polexitu. Może warto, próbuję się dogadać, natomiast sam jeden nie jestem w stanie się wszędzie... Próbowaliśmy się kiedyś kontaktować tak. Z panem Lirojem, natomiast dostaliśmy odpowiedź, że jest zajęty biznesem i nie angażuje się w politykę. Tak, no to, bo to akurat tak Norbert tam wydzwaniał w moim imieniu, prawda, i nie angażuje się w politykę. Jeżeli ktoś go zna bardziej osobiście, z nim porozmawia i on zgodzi się, to ja tu dwoma rękami zapraszam. I będę rozmawiał, pojadę nawet, jak trzeba będzie gdzieś. Czy jest pan za strefą Schengen? Tak. Szerzej nawet. Ja, strefa Schengen jest częścią tego, co ja uważam za słuszne, bo uważam, że to powinno być znacznie szersze i nie potrzeba jakichś nawet specjalnych podpisywań. Wiecie państwo, w dawnych latach nie było żadnych stref Schengen, wszyscy mogli przez granicę sobie przejeżdżać jak chcieli. Poza oczywiście rozbójnikami, bandytami, którzy gdzieś tam grabili po drogach, nie? Ale jakby jest to ten kierunek. Strefa Schengen to jest w tym właśnie kierunku jest, nie? Dowolny przepływ osób, bo to dotyczy osób, nie? Podobnie jak ten sam kierunek jest Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie? Też podpisaliśmy i mamy prawo, niezależnie czy jesteśmy w Unii Europejskiej, czy nie, mamy prawo do tego, żeby przewozić towary przez wszystkie te granice, mamy prawo tam kupować nieruchomości, mamy prawo tam swoje usługi robić, bo podpisaliśmy umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. A co do osobowych przejazdów, podpisaliśmy Schengen. Te dwie rzeczy załatwiają wszystko de facto, o czym ludzie myślą, że to jest z powodu Unii Europejskiej. Czy Polexit to partia, która chce wstrząsnąć Unią Europejską, czy wystąpić z Unii? Jedno i drugie. Najlepiej byłoby tak wstrząsnąć, żeby ją odwrócić, już to powiedziałem, bo sama Unia, idea pierwotna była sensowna. To, co Schuman chciał, prawda? Jest taka Unia Narodów. Każdy jest samodzielny, każdy ma swoje prawa, tylko likwidujemy niektóre przeszkody. Typu właśnie granice i tym podobne rzeczy, nie? Jakoś próbujemy się porozumieć. Więc gdybym mogła wrócić do czegoś takiego, byłbym za tym. Nie wierzę, żeby mogła wrócić, a jeśli tak, jeżeli nie da się wstrząsnąć wystarczająco mocno i to szybko, oczywiście to chcę wystąpić z Unii Europejskiej. Nie pamiętam, czy czytałem, czy zniósłby pan zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych? Zniósłbym. Bo od tego są inne, od problemów z tym związanych są inne w kodeksie karnym przewidziane kary. Zakłócanie spokoju, jakieś tam niszczenie sprzętu, obrzyganie czy tam cokolwiek innego, prawda? Zaczepianie ludzi na przykład, nie? Od tego są inne te rzeczy. Jeżeli ktoś pije i nie robi nic złego, nie popełnia żadnego wykroczenia, nawet nikt nie wie, że był pijany, to czemu mam mu zakazywać picia? Nie sobie piję, ale jak napijesz się i zrobisz coś złego, czyli obrzygasz tam, nie wiem, komuś sukienkę, albo zaczniesz zaczepiać, a nie daj Boże kogoś uderzyć, to za pyski i do kicia. Czy gdyby był pan prezydentem Rosji jak Putin, to sprywatyzowałby pan na jego miejscu Russia Today i inne rosyjskie media państwowe? Trochę tych mediów państwowych jest w Rosji. Tak, tak, sprywatyzowałbym. Czy w związku z dzisiejszą sytuacją z rakietą rosyjski ambasador powinien się znaleźć u Sikorskiego na dywaniku? Z punktu widzenia formalnego można to zrobić.
z punktu widzenia praktycznego i pragmatycznego jest to bez sensu, bo się nic specjalnego nie stało. Gdzieś tam zahaczyła o granicę, poleciała sobie dalej, nic się strasznego nie stało. Wiemy, że to jest przypadek przecież, nie? Więc właśnie rozdmuchiwanie tego jest trochę bez sensu i wzywanie, adywanie ambasadora, no, popisywanie się, jak jestem ważny, a jako, ile dobrego dla Polski zrobiłem, że wezwałem tego ambasadora, bo to na tym będzie polegało, nie? No jest to po prostu, tak jak mówię, to jest hipokryzja właśnie i to jest śmieszne i nie uważam, że jak zrobi to, no okej. Ale ja bym nie wzywał żadnego ambasadora, bo bym nie uznał tego za wystarczająco ważne i jakieś złośliwe ze strony Rosji. Nie widzę powodów. Czy pan zniósłby matury? Czy zniósłbym matury? W obecnym systemie, takim jaki jest, nie zniósłbym. Co więcej, te matury, chciałbym, żeby one były, przywrócono wartość tych matur do takiego stopnia, jak dawniej były, żeby były równie stresujące, jak dawniej były, a nie walka o to, żeby tam się nikt nie stresował, żeby każdy tą maturę miał. Tak jak dzisiaj każdy magistra może mieć, prawda? Nawet nie musi kupować, bo to państwo za to i wy za to zapłacicie, bo każda uczelnia walczy o studentów dzisiaj, nie? Dofinansowany jest każdy student, więc jak ja się zapiszę, to co ja bym musiał zrobić, żeby uczelnia mi wywaliła? Rany boskie, no nie wiem, to chyba musiałbym tam zabić dzieci, zwałcić żonę rektora i tego to może by mnie wywalili. Nie? Więc każdy dzisiaj może zdobyć tytuł magistra. On zdezawuował się, nic nie jest wart, szczerze powiedziawszy. Niestety z maturą zaczyna być podobniej. Dawniej matura i ktoś, kto zdał maturę, zwykle wiedział więcej i był bardziej nauczony, aniżeli ktoś, kto dzisiaj ma tytuł magistra. No, była i szacunek do dyplomu maturalnego był większy dzisiaj niż dzisiaj do tytułu magistra obronionego. Nie? Więc pod tym względem chciałbym przywrócić to, co było. Jeżeli w tym szkolnictwie, który jest. Natomiast ja bym w ogóle wywrócił szkolnictwo. Tylko stopniowo. Już mówiłem o tym bonie edukacyjnym, o tym, żeby szkoły zaczęły rządzić je same, żeby wydawały szkoły swoje zasady, swoje dokumenty, prawda? I żeby uczelnie przyjmowały na swoich własnych zasadach i wydawały własne dokumenty zdania tej uczelni. Dobre uczelnie byłyby szanowane, ich papiery, ludzie by się zabijali, musieliby płacić. Marne uczelnie by padły albo nic nie warte byłyby papiery. Natomiast ludzie by nie musieli płacić, nie? Żeby Szwaczka czy tam Kowal, prawda? Musi płacić za studia jakiegoś tam bogatego dupka, który za darmo jest na uczelni, prawda? I uczelnia dostanie za niego pieniądze z podatków tamtych. No to jest jakiś skandal, nie? Więc po prostu powinno się odwrócić to, tylko spokojnie, bo nie da się tego naraz wywrócić, bo by się całą dydaktykę rozpieprzyło, nie? Więc spokojnie najpierw poprzez bon edukacyjny, potem poprzez sensowniejszą prywatyzację i wtedy ten problem z maturą zaczyna sam z siebie znikać, prawda? Bo są lepsze szkoły, gorsze szkoły, a poza tym ważne uczelnie wiedzą, które dokumenty są dobre i to one by mogły mówić, że ktoś, kto ma tego typu dokument, to będzie przyjęty na studenta, ktoś, kto nie ma, musi odpowiedni egzamin zdawać, czy cokolwiek by mogły wymyślać, zwłaszcza te lepsze uczelnie, nie? Wtedy szkoły by się starały, żeby ich dokumenty miały wartość, a nie jak dzisiaj. Ale to długi proces jest. Na dzisiejszy dzień, w dzisiejszym szkolnictwie zostawiłby nie tylko maturę, ale zwiększył jej wagę, tej matury. Na dzisiejszy dzień, na tym szkolnictwie to jest. Zwiększył jej wagę, stresowość, konieczność umiejętności, żeby zdać. Żeby więcej osób nie zdawało tej matury. Północ czy południe? Wojna secesyjna. Pozdrawiam wszystkich, a poza tym południe. Sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Południe. No, chyba oczywiste, że jestem zwolennikiem południa. Co pan sądzi o nazistowskich teoriach rasowych? W większości piorunującej są głupie. Głupie też były takie te naukowe przeróżne kombinowanie z tym mierzeniem, liczeniem i tak dalej. Głupie były, no, podparte ideologią, nie wiadomo jakiego diabła i jaki i tak dalej. Pewnie jakieś elementy związane z próbą
ujednolicenia, nie tyle ujednolicenia narodu, co spowodowania, że naród się poczuje ze sobą związany, prawda? No to jakoś tam to działało, prawda? No ale generalnie w większości przypadków były głupawe. W większości. Pan Mateusz Makuch pisze, informuje dla pańskiej wygody, że wysłałem przed chwilą kolejnego maila, aby od razu panu się wyświetliła moja wiadomość. Okej, dobra, no to dzisiejszą wiadomość przeglądę. Ale pytanie też, na który mail? Mam nadzieję na ten Stanley z... A, już zacząłem mówić, ale to dalej nic nie powiem. No okej, okay. Jeżeli na ten inny, no to ty będziesz musiał mi przesłać, znaczy, bo może tak być. Tam jest przekierowanie... A, no to dobra, okej. Okay. No i to by było na tyle dzisiaj. Bo przeleciała. Wiecie państwo, no za tydzień jest Wielka Niedziela, na pewno się nie spotkamy. Ani ja nie chcę, ani nie chcę, żeby państwo byli na tym. Natomiast spotkamy się za dwa tygodnie. Chyba to jest 7 maja, kwietnia. Pytanie, czy możemy, bo chyba wtedy są wybory samorządowe. O Jezu! I cisza wyborcza. No to cisza wyborcza i co to ma do życia? Ja nie startuję. No ale mamy komitet. Jestem pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego, to prawda, do samorządu. No dobrze, ale możemy sobie powiedzieć, że słowa nie powiemy o wyborach samorządowych. I już. Pytanie, czy będziemy mogli flagę wyświetlić z tyłu, czy nie? No nie, bo mamy komitet wyborczy, niestety. I w samorządowych mamy polexit i w tych. Dwa komitety, gdzie ustawa zakazuje, to mamy dwa KW polexit i tu, i tu. PKW pogłupiało, nie wie co robić po prostu w tych sytuacjach. Rzeczywiście flagi nie będziemy mogli dać wtedy. No ale co z tego? No nie damy flagi, ja się spotkam i nie będę odpowiadał na żadne pytania związane z wyborami samorządowymi. I już. No to widzimy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Za 2 tygodnie, czyli 7 kwietnia. I już.